Dziełem, które zasługuje na szczególną uwagę, jest praca Stanisława Wyspiańskiego, Portret dziewczynki. Powstały w 1904 roku obraz przedstawia zamyśloną 6-letnią Helenkę Sternbachównę, córkę bliskiego przyjaciela artysty Leona Sternbacha, profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego, filologa klasycznego i pierwszego w Polsce bizantynisty. Wyspiański namalował portret Sternbachówny w swojej szafirowej pracowni, o czym świadczy błękitne tło portretu. Dziewczynka opiera się rękami o blat stołu, którego płaszczyzna zajmuje niemal 3/4 kompozycji, a jego krawędź ucieka w głąb po przekątnej kompozycji. Ubrana jest w białą koronkową sukienkę o krótkich rękawkach, na jasnych, rozpuszczonych włosach ma luźno spleciony wianek z żółtych i czerwonych róż, symbolizujący niewinność i piękno. Twarz dziewczynki jest poważna i skupiona, patrzy prosto w oczy widza, tak jak ponad 100 lat temu patrzyła na portretującego ją malarza. Nie jest to jedyny portret Helenki. Znane są przedstawienia o niemal identycznym ujęciu, z tą różnicą, że na głowie dziewczynki nie ma różanego wianka. Portrety dzieci zajmują ważne miejsce w malarstwie Wyspiańskiego. Najwięcej powstało ich w najciekawszym i zarazem najpłodniejszym okresie życia malarza, w latach 1902-1906. Wtedy także powstały cykle widoków na kopiec Kościuszki, macierzyństwa. Najczęściej są to wizerunki jego własnych dzieci, Helenki, Mieczysława i Stasia. Wszystkie te portrety są niezwykle osobiste, intymne. Można wręcz poczuć emocjonalną więź portretowanego dziecka z ojcem malarzem. Ponieważ Wyspiański z powodu przewlekłej choroby był uczulony na farby olejne, wszystkie malowane przez niego portrety z tego okresu wykonane są w technice pasteli. Ta technika pozwala na subtelne wydobywanie z twarzy portretowanych uczuć i emocji. Pastelowe portrety dzieci to ogromna rzadkość. Oferowany portret dziewczynki jest najciekawszą pracą artysty, jaka pojawiła się na polskim rynku aukcyjnym.